Pokazujesz jako producent w głównym konkursie w Gdyni film Cudowne Lato. Jedni mówią, że to jest czarna komedia romantyczna, inni, że to jest film bajkowy. Co to za film, twoim zdaniem? Ja myślę, że ci mają troszkę racji. Zaraz po projekcji padały takie trzy epitety dotyczące tego filmu, że ten film jest sympatyczny, że jest ciepły, że jest profesjonalnie zrobiony. I myślę, że to są bardzo fajny argument, jeżeli chodzi o publiczność festiwalową. Natomiast dla mnie jest to ciepła komedia. Inteligentna komedia. A jak to jest z młodymi producentami? Bo jesteś młodym producentem, a mówi się ciągle o młodych reżyserach. Czy twoim zdaniem za tym w parze idzie w polskiej kinematografii zjawisko takie, że jest po prostu coraz więcej młodych producentów, którzy też wpływają na tą kinematografię? No na pewno. Ja znam wiele osób w moim wieku, które zaczynają działać i zaczynają działać bardzo konkretnie. Oczywiście w produkcji to jest tak, że nie jest do końca możliwa taka zmiana warty. Natomiast my tak naprawdę czerpiemy z doświadczeń starszych producentów, uczymy się. Ja w ogóle chciałbym, żeby tak było w przyszłości, że to środowisko się tak konsoliduje i że zresztą to się dzieje cały czas. A jesteście w kontakcie z producentami z Europy i ze świata, jakbyś w sensie koprodukcji na przykład? Ja mogę mówić za siebie. Ja jestem i staram się podtrzymywać te kontakty. Uważam w ogóle, że to wszystko się opiera troszkę w takich kontaktach. Natomiast to też jest tak, że chciałbym robić filmy tutaj na miejscu w Polsce i to jest mój cel. Czy te filmy będą w koprodukcji robione, czy nie w koprodukcji. Chciałbym po prostu robić dobre filmy. Chciałbym, żeby to kino było takim kinem, które jest kinem uniwersalnym i też można je pokazać za granicą. Opus był producentem takiego filmu promującego polskie kino. I to jest o tyle nietypowa produkcja, że tam chyba dużo osób wystąpiło nieodpłatnie, prawda? Aktorzy i twórcy. Tak, to był świetny projekt. Ja od razu sprostuję. Producentem tego filmu jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich. My jesteśmy producentem wykonawczym. Reżyserem filmu jest Paweł Borowski, zeszłoroczny debiutant, który zadebiutował tutaj na festiwalu filmem Zero. Przy tworzeniu tego filmu pomagała nam też jedna z najlepszych filmów postprodukcyjnych w Polsce, Platic Image. Także wszystkim należą się podziękowania. Oczywiście aktorom, którzy zrobili to po prostu, bo udało się ich namówić na to. Myślę, że to jest dobry film promujący polskie kino. To było bardzo dużo pracy, ale myślę, że się opłaciło, bo efekty widać na ekranie. Ta wersja, która jest pokazana na festiwalu, to jest wersja 45-sekundowa. Natomiast oczywiście polecam wersję pełną, 1,5-minutową, którą można obejrzeć m.in. na stronie PiS-u. Dziękuję bardzo. Wszystko tu było tłuste i śliskie. Jak to w masarni.